Apokalipsa! Apokalipsa się zbliża! Tegoroczny Dzień Dziecka może przejść do historii, bo tego dnia rozpocznie się apokalipsa. O 19:13 zostanie zamknięta ulica Tkacka specjalnie na potrzeby festiwalu. Otwarte zostaną wystawy Apokalipsa 2012, koniec jądro ciemności w zonie sztuki aktualnej. Piątkowy wieczór uświetni pierwsza część Berlin Blue Nights. W tym roku zaprosiliśmy bardzo dużo artystów ze wschodu, znaczy wielu, więcej niż w latach ubiegłych. Między innymi będzie Siergiej Szabochin, to jest taki młody artysta niekonwencjonalny z Białorusi. Rusłan Waszkiewicz również z Białorusi, Isao Hashimoto z Japonii. Zaprosiliśmy również artystów z zachodu, takich jak Gregor Graf oraz agencja Balestra Berlin, która przygotuje dla nas specjalną instalację z kubików świetlnych. Tegoroczne inspiracje będą zaskakiwać i fascynować. Wszyscy, którzy chcą poczuć klimat tegorocznej apokalipsy, powinni wybrać się w sobotę o 18:30 do gmachu Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego, bo tam będą czekały niezapomniane przeżycia. W gmachu głównym Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego będziemy przedstawiać specjalny projekt Gregora Schneidera Pokój Śmierci, czyli Sterberaum. Jest to projekt przygotowany już wiele lat wcześniej, aczkolwiek od 2008 roku artysta stara się znaleźć osobę, która w tym pokoju umrze. Całkiem ciekawa rzecz. Myślę, że będziemy potrzebować dużo wytłumaczenia do tego, ponieważ jest to bardzo filozoficzny przekaz tego artysty. Oprócz wystaw prezentujących dokonania wielu artystów, na Inspirację 2012 składa się m.in. kampania społeczna Sam jesteś stary, podejmująca problematykę egzystencji w społeczeństwie ludzi w podeszłym wieku oraz konkurs dla artystów prezentujący dokonania młodych artystów. Sam jesteś stary to jest kampania, która ma zachęcić młodych do interesowania się ludźmi starszymi oraz starszych do zachęcenia brania udziału w różnych przedsięwzięciach przygotowanych przez młodych. Różnorodne formy przekazu, niezwykłe osobowości, nowatorskie działania. Apokalipsa gwarantuje moc wrażeń i bogactwo artystycznych wizji, z którymi zetknąć się możemy podczas pierwszego czerwcowego weekendu, na który powinien wybrać się każdy, kto lubi mocne wrażenia.